Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj piątek, to jest piąty dzień. Nie piąty dzień, to znaczy nie, piąty dzień tego tygodnia, chociaż w sumie szósty. Nieistotne, chodziło mi o to, że jest piątek i że jest... Yy, siódmy. Coś mi się totalnie pomyliło. Serdecznie zapraszam na kolejne wstawaki. Jedziemy! Moi drodzy moi mili, bardzo serdecznie Was witam w tym odcinku i zapraszam, oczywiście, jak to w piątki, na cytat z Biblii, czyli z najlepszego możliwego źródła, jakie tylko może być, a będzie dzisiaj przepiękny cytat. Posłuchajcie, Psalm 107, werset 20. Tak jest tam napisane. Posłał swe słowo, aby ich uleczyć i wyrwać z zagłady ich życie. Co to więcej potrzeba, kochani? Moi drodzy, to zdanie oznacza jakby dwie rzeczy, albo raczej ono jest prawdziwe na dwóch poziomach i mówi o dwóch, oczywiście bardzo zbliżonych, ale jednak różnych rzeczywistościach. Mianowicie, po pierwsze jest to, kochani, zdanie o Panu Jezusie. Słowo, o którym jest mowa, to jest przede wszystkim Pan Jezus. On został, moi drodzy, posłany po to, żeby uleczyć i po to, żeby wyrwać z zagłady. Kochani, on jest najpełniejszym słowem, czyli jakby najpełniej Bóg się wypowiedział przez Niego. Kochani, jak chcecie wiedzieć, co Pan Bóg chce w tym świecie zrobić, jaki Pan Bóg w tym świecie jest, jaki On jest naprawdę, co mówi, co myśli, co robi, to to się wyraziło najpełniej w Jezusie. Jak patrzysz na Jezusa, to wiesz wszystko, co mówi Bóg. Kochani, jak wielu z nas zadaje czasem takie pytania, nie? Ale ja tam nie wiem, jaka jest Boża wola, nie wiem, co Pan Bóg chce, nie wiem, jakie są Jego pragnienia, nie wiem, do czego mnie zaprasza. To nieprawda. Patrz na Pana Jezusa. Tam, gdzie zobaczysz Pana Jezusa, jakby usłyszysz wszelkie słowo wypowiedziane przez Pana Boga. Ale to oczywiście, kochani, też oznacza bardzo konkretnie słowo Boże, w tym sensie słowo, czyli Pismo Święte, czyli Biblia. Moi drodzy, wiecie dlaczego bardzo wiele naszych ran się nie zabliźnia, bardzo wiele naszych zagład nas ogarnia i nie jesteśmy w stanie z tych zagład się wydobyć. Bo nie karmimy się na co dzień słowem. Kochani, wiem oczywiście, że jest wielu spośród Was takich, którzy to robicie. Na przykład robimy tą serię codziennego czytania jednego rozdziału Biblii już od wielu miesięcy, a jeszcze przez wiele, wiele miesięcy. To jest oczywiście jeden ze sposobów właśnie tego, żeby się karmić słowem. Jeżeli ktoś to robi, bardzo Wam w ogóle za to dziękuję, bo dajecie sobie w ten sposób najlepszy możliwy przystęp, jakby ratunkowy do siebie. Pan Bóg może wtedy w Was działać. Kochani, Słowo, Ono leczy i Ono ratuje. Koni, ja mam niezliczoną ilość jakby już sytuacji w moim życiu, gdzie będąc w różnego rodzaju kłopotach, zranieniach, trudnościach, rozterkach albo czasem do, dokładnie w zagładach mojego życia, wyprowadzało mnie Słowo z tego stanu. Kochani, oczywiście momentami byłem zamknięty, to jasne, i nawet jakieś słowo było, ale nie chciałem Go słuchać. Nawet jak czułem, że Ono mnie dokądś prowadzi, to oczywiście chciałem się taplać w tym, czym jestem. Ale jeżeli tylko człowiek to słowo przyjmie, albo przynajmniej próbuje przyjmować, ono leczy i ono wyprowadza z zagłady. Tym słowem jest Jezus i tym słowem jest oczywiście również Pismo Święte, bo tak naprawdę Jezus to jest to samo co Pismo Święte, on jest w każdym słowie tego pisma. Kochani, dzisiaj w ten piątek czytajcie proszę słowo. Spróbujcie zrobić sobie taki challenge, że nie wiem, co godzinę, co pół godziny, co dwie godziny, ileś tam razy dziennie. Zajrzyjcie na moment, na minutę, na dwie. Do Bożego Słowa. Kochani, mamy w tej chwili niesamowite to, że mamy dostęp do tego słowa w każdej sekundzie, mamy komórki, możemy w każdej sekundzie zajść do internetu i poszukać jakiegoś słowa. Nie, nie traktujmy go oczywiście magicznie tak, co teraz Pan Bóg mi tu objawi, tylko wsłuchuj się. On cię będzie leczył i on cię będzie wydobywał z zagłady, jeżeli będziesz wierny i konsekwentny w czytaniu tego słowa. Słowo, słowo, słowo. Bardzo Was, kochani, zachęcam. Jeżeli potrzebujecie uleczenia i potrzebujecie wydobycia z dołu zagłady. Czytajcie i wchłaniajcie Boże Słowo. Moi drodzy, moi kochani, bardzo wam serdecznie dziękuję za to kolejne spotkanie wstawakowe. Naprawdę, byłoby coś superowego, żebyśmy tym Słowem się ciągle napełniali. To jest jedna z rzeczy, na których mi najbardziej zależy. I naprawdę bardzo się cieszę z tych wszystkich spośród was, którzy czytają to Słowo razem ze mną codziennie, nie? Po tym jednym rozdziale. To jest, myślę, jedna z absolutnie najważniejszych rzeczy, jakie zrobię w życiu, czyli to, że wspólnie przeczytamy te wszystkie rozdziały Biblii. To będzie mega, mega sprawa. To jest mega sprawa. Bardzo Was ściskam, bardzo Was pozdrawiam, bardzo Was błogosławię i do zobaczenia już jutro. Z Bogiem. Pa!